Bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek, a to kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon Serce z Kamienia. Dokładnie tak. A więc jak pamiętacie, w poprzednim odcinku spotkaliśmy się z Shani i kazała nam ją odwiedzić, spotkać się z nią przed grobowcem rodziny Evereków. I właśnie tutaj jesteśmy, a Shani znajduje się właśnie tutaj. Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów, często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na ciebie i plotę wianek na wesele. Nie wiedziałem, że wychodzisz za mąż. Nie, jak w ptasie. Moja przyjaciółka. Ten wianek jest dla niej. A właśnie, może poszedłbyś ze mną? Pewnie. Czemu nie? No, to świetnie. Jesteśmy umówieni. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Nie byłam pewna, do czego jej użyjesz, więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję. Mogą się przydać. Idziemy? Chodźmy. No dobra. Księga nie kłamała. To miejsce robi wrażenie. Prawda. Szkoda, że jest takie zaniedbane. Ród podupadł. Pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie. Trochę tam strasznie. Nie musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczekać. Tak. To nie krypta, a prawdziwe mauzoleum. Nie usłyszałem, co ona powiedziała, ale chyba zostaje tutaj, tak? Dobra. Więc co my tu mamy? Lepiej się tutaj rozglądać wszędzie. Co to jest za broń? O kurde, dobra jest. Szabla jakaś. Okej, okay. A tutaj tego nie można przeszukać. Aha, pieniądze. Okradamy tutaj zmarłych, ale dobra. A co jest tutaj? Aha, nie mamy klucza. A gdzie się znajduje klucz? Tutaj żadnej skrzyni chyba nie ma. Tutaj są pieniądze, tam też są pieniądze. Dobra, klucza na razie nie widzę. A coś tam jest. No, to było dość oczywiste, że w takim miejscu upiory się znajdować. Dobra. Przeciw upiorom. Dobra. Oj, dobra. Dobra, te upiory już nie są takie silne jak kiedyś. Dobra, ale o kurde, jak one zaatakują w większej grupie, to umieją jednak te obrażenia trochę zadać. Dobra. Ojejku. No chodź tu. Okej. Już mniej więcej wiem, jak on atakuje. Dobra. Ciekawe, czy to już koniec niespodzianek. No. Muszę się tu rozejrzeć. Wątpię. Alex, lat 19. Ukochany syn i brat. Dobra, porozwalajmy trochę te
Może naprawię sobie w tym czasie... Dobra, niech będzie. Naprawię. Rozwalmy to i zobaczymy, co tutaj jest. Klucze do krypty. I nic więcej ciekawego. A tu? Co jest tutaj? Też nic specjalnego. Otwór z wiwerny, o. Krasnoludzki spirytus, to się wszystko przyda. A tutaj? Tutaj już coś jest. Mom, trochę skarbów tutaj jest. Pokaż, co umiesz. O Jezu, to są te potwory takie dziwne. To jest cholerny insektod. Dobra. O, gdyby nie ta pajęczyna, nie byliby tacy trudni. Jezu, jeszcze więcej. Zaraz pewnie matka tutaj przyjdzie, która jest ogromna. Bo już spotkało mi się z nimi tutaj spotkać, bo były w gnieździe potworów. O Jezu. No potrafią dokopać, dobra. Ten chyba będzie ostatni. Nie wiem, czy ja w dobrą tutaj jest ten. Idę w stronę, bo tutaj tak... O kurde, co to jest? Aha, słaby. Ale będę mógł to potem sprzedać. Shit, bo nie wiem, czy teraz nie idę czasem w stronę... Tak, idę w stronę fabuły tutaj. A ja bym chciał najpierw się porozglądać trochę. Albo dobra, skoro już idziemy, najwyżej się cofnę i zobaczymy, co tu jest, bo nie chciałbym tutaj niczego przegapić. Aha, tutaj kolejne te. Nie wiem, po co tam to coś wziąłem, ale tu jest, są pieniążki. Dobra. Co tutaj? Co tu? Wszystko całkiem kosztowne. Czy ja się czasem tu nie wróciłem? Tak, wróciłem się. Dobra. Tak, będziemy musieli tego użyć, ale ja tutaj chcę tego wszystkiego. Co to jest? Tego chyba nie powinienem dotykać. Witold von Everett, syn Bogu Miłej Krystyny. To jego szuka. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Co to? Przedmioty popularne. Aha. Życie i śmierć, płomień i krew. Chwila. Wróć do świata żywych. Ty coś go opuścił. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Aha, w takim razie ja tutaj chyba powinienem był iść, tak? Bo wszystkie pomieszczenia mam zaczadzić. Ojejku. No to w sumie niepotrzebnie tutaj wtedy szedłem, ale przynajmniej teraz nie muszę walczyć z tym wszystkim. Tutaj? Ale wejść ten. O. O. Ale ty nie umiesz normalnie wejść, o.
Dobra. Tutaj wszystko zebraliśmy, więc jest tutaj już ok. Teraz pozostałe jeszcze pomieszczenia. A co jest? Przecież tam wszystko... Wszystko jest. Przecież jest tutaj wszystko już ten. Nie wiem, czy po co ja to podpalam. Wszystko jest ten. Już okadzone. Dobra, pójdźmy w takim razie inne te wziąć. Tutaj jest ten, już zrobione. Wróć do świata żywych, ty coś go opuścił. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Pieniądze. Wróć do świata żywych, ty coś go opuścił. Już byłem? Tak. Jeszcze tutaj. Tutaj nie byłem faktycznie. Tu na dole. A to chyba jest po prostu to samo miejsce, tylko że z prochu niżej. Powstań ty, którego przynoszę krew. Życie i śmierć. Płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znacz. No już zapalam, tylko... Ich tutaj okradnę wszystkich. Skoro już wszystko jest okadzone i niczego już tutaj nie ma, to dobra, możemy zaczynać. Płomień i krew, życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. Życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everetz. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka? Nie to jest ważne, honorato. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu! Bo tylko krwią Everetzów można zbudzić duchy Everetzów! Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Geistucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem. Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda. Aha. Świetnie. Walczymy tutaj z samymi Overecami, tak? Nie wiem, czy to są upiory, czy co to jest. Nie wiem. Dobra. Palić ich. To są jak bandyci ci na 33 poziomie teraz. Wiecie, którzy ci czerwoni rycerze. Ojejku, mocni są nawet. Okej. Oj, dwie jaskółki wypiłem przypadkowo. Dobra. Nie mamy im zabierać całego życia. Tak, znikają jak mają już końcówkę. Ten teraz odpadnie. W sumie mu zabrałem już całe. Zostałaś sama.
co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych emeryców, co? Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everetz, brat Olgierda. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zacząłem. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie ważną sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciechciała, że tak powiem. Ale cóż... Mówisz, że lubisz się zabawić. To się dobrze składa. Przysyła mnie twój brat. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz! Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście, jest ciekawe. Mów, o co chodzi? Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat! To jest brat, powiadam ci! Nawet po śmierci o mnie pamięta. To jest brat. Stary, dobry Olgierd. Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie. Czekaj no, tylko wezmę szabelkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotów. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam niby bawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu? Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie, nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym, chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. Może mógłbym tu kogoś sprowadzić. A ty mógłbyś pożyczyć sobie jego ciało na jeden wieczór. A, chcesz, żebym kogoś opętał? No, tak. Powiedzmy, że się zgodzę. Czyje by to było ciało? Nie wiem, może któregoś z ludzi Olgierda? Albo jakiegoś wieśniaka, który zgodziłby się to zrobić za pieniądze. O, co to, to nie! Nie będę właził w skórę kompana albo jakiegoś wioskowego ciury. Ja mam lepszy pomysł. O nie, nie. Nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. Geralt, zbudź się. Jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolankach. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście, tak. Jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie jeszcze chwilę,
gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt, co się z tobą dzieje? Jestem Witold, nie Geralt. Co? No dobra, poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być opętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? To jego wina. Moje uszanowanie, pani. Całe rączki. Kogo? No jego, brata Olgierda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. Ani nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Zostaw Szani w spokoju. O, więc tak ma na imię. Pięknie, pięknie. Idealne imię dla idealnej dziewczyny. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everett wybawił się za wszystkie czasy. Ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz, czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie, teraz nie. Teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało, więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? No wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak, moja słodka? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. O Jezu. Geralt to nudziarz, nie? Nie zmieniaj tematu, przepióreczko. Jeśli zagajnik ci nie odpowiada, możemy od razu przejść do rzeczy i zaszyć się w stoku siana. Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa, szczęście mi dziś sprzyja. Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everett. Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. To gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz, po śmierci, jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. No, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everett. Człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stodółek. Albo jakiś zagajnik? Powiedzmy, że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej niż znajomymi. Ha!
Widzisz, od razu wiedziałem. Od razu wiedziałem. Znam ci ja się na ludziach. Trochę szkoda, wiesz? Sam bym się nią chętnie zajął. Ale nie. Druhowi takiego świństwa nie zrobił. To jak? Idziemy na to wesele? Idziemy. Prowadź. Będę tuż za tobą. Dobra, zmedytujmy się, żebyśmy już mieli... Nie byli ten... zatruci. No i wychodzimy stąd. Chyba nie muszę cały czas ten... on nie musi być cały czas obok mnie. Chciałbym sobie porzucać znaki. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne? Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. Mhm. Dobra. Co ja chciałem? Sprawdźmy te spodnie, są gorsze. Dobra, teraz bym mógł sobie coś posprzedawać. Bo mam tam to zadanie, że trzeba zdobyć tam 5000 koron. Akurat teraz mógłbym to w sumie zrobić. No to może to zrobimy. Rączę masz bydle. Ładny pokrój, mocny zad, stabilny kłop. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No ba! Za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. Pamiętam ten młyn. Geralt! Jak to? Geralt, stary byku, może weźmiesz dupę w troki i wrócisz na wesele? Miałem się zabawiać, a nie szwendać bez sensu. Aha. Przez ciebie to mnie tylko nogi bolą. A coś mi mówi, że chyba nie o to chodziło Olgierdowi. No dobra, wracamy. No tak. W sumie racja. Dobra. W takim razie na wesele lecimy, skoro nie mamy innego wyjścia. No i dobra, jesteśmy już nawet niedaleko. Jeszcze jej nie ma. Musimy zaczekać. Jak romantycznie. Spierdalaj. No zobacz. Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj. No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? O nie, nie będziemy kradli. Ale daj spokój. Tylko pożyczymy. O, ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. No pięknie, jeszcze Boże. Buty. Trzeba być w butach na weselu. Thank you.
No i jeszcze to. No nie. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Zapewniam cię, że jak się bliżej poznamy, spodobam ci się jeszcze bardziej. O jak bliskim poznaniu mówisz? O takim, żebyś poczuła wszystkie moje atuty, dziewczyno. Uwierz mi, nie są małe. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co, bawimy się do białego rana? Aż czas tylko do północy, ja ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Tędy, moja śliczna. Świecie, wróciłem! No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. No dobra, więc to już zrobimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeśli tak, to zostawcie like oraz komentarz. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.